Wałbrzyskie wysypisko śmieci od początku nowego roku przejdzie pod zarząd Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Do tej pory zawiadywał nim Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta. Wysypisko zostanie rozbudowane, a prezydent Wałbrzycha Roman Szałomej grozi, że podniesie stawki za wywóz śmieci, jeśli mieszkańcy nie będą stosować się do deklaracji śmieciowych. Miasto przygotowuje się do rozbudowy nowej instalacji do segregacji śmieci w rozszerzonym kształcie i do rozbudowy miejskiego składowiska, dlatego trzeba było znaleźć dla niego nowego gospodarza. Jak mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szałomej, inwestycja będzie się opłacać, bo większą jej część może zrefundować Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. A dziś miasto ponosi duże koszty związane na przykład z utylizacją ogromnych ilości odpadów zielonych, które trzeba w tym celu zawozić do Bielawy. MZUG przejmie od miasta teren na ulicy Beethovena. Wysypiska śmieci jako zadania własnego nie może prowadzić jednostka będąca jednostka finansów publicznych, którą jest DIGUM. W związku z tym przekazuję, że to zadanie spółce miejskiej celowej. Miejski Zakład Usług Komunalnych w swoim statucie posiada już zapis, że zajmie się gospodarowaniem odpadami, ale w węższym zakresie, bo chodzi o odpady komunalne. A w tej chwili tutaj, ponieważ artykuł 7 ustawy o samorządzie mówi, że zadaniem własnym gminy jest prowadzenie wysypiska i unieszkodliwianie odpadów, w związku z tym w takim dokładnym zapisie te zadania publiczne musi być powierzone spółce. Radni miejscy pytali prezesa MZUK-u Andrzeja Kosiura, czy rozszerzenie działalności spowoduje, że w spółce wzrośnie zatrudnienie. Na dzisiaj przejmujemy cały ten mini zakład liczący kilka etatów, bo w tym zakresie to składowisko jeszcze będzie funkcjonowało przynajmniej przez rok, do czasu, kiedy wybudujemy konkretne instalacje, która będzie w sposób całościowy zajmowała się przetwarzaniem odpadów. Wtedy, jeśli nowe składowisko okaże się wystarczająco atrakcyjne, żeby nie tylko gmina, ale inne gminy aglomeracji wałbrzyskiej zechciały tam przewozić swoje odpady, obsługa nowo wybudowanej instalacji może zostać zwiększona o kolejnych pracowników. No to wtedy to zatrudnienie będzie musiało wzrosnąć, ale to nie szybciej niż za rok. Na dzisiaj opieramy się na tej kadrze, którą przyjmiemy od Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta. W przyszłym roku mogą pojawić się też zmiany w wałbrzyskiej gospodarce śmieciowej. Jak mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szałomej, miasto wraz ze spółką Alba, która obsługuje wywóz odpadów komunalnych, może już podsumować pierwsze pół roku rewolucji śmieciowej i nie brzmi to zbyt optymistycznie. Ogromna większość mieszkańców potwierdziła w praktyce segregowanie odpadów. Niestety jest pewna grupa, która mimo deklaracji o segregowaniu nie czyni tego, i rozpoczynamy proces pewnego uszczelniania systemu. Będzie to robił zarówno kontrahent, czyli firma Alba, jak i służby miejskie. To uszczelnianie systemu będzie systematycznie zwiększało presję na naszych partnerach społecznych, czyli mieszkańcach, którzy powinni w coraz większym stopniu segregować odpady. W przeciwnym wypadku miasto będzie ponosić większe koszty tej gospodarki odpadowej, jak i będzie płacić kary. Niezdyscyplinowani mieszkańcy przysparzają gminie kosztów, bo oczyszczenie odpadów niesortowanych kosztuje więcej i to ona musi za to zapłacić. A więc tak naprawdę ci, którzy sortują i nie zalegają z opłatami, płacą za tych, którzy tego nie robią. Niepłacenie podatków spowoduje, że ci, którzy płacą, będą płacili w nowym roku więcej. Więc nie ma miasto żadnego innego narzędzia niż coraz większe uszczelnianie za pomocą określonych prawem czynności administracyjnych, również kar, uszczelnianie tego systemu. Jak zapowiada prezydent, jeśli mieszkańcy nie zrobią żadnych postępów w sortowaniu śmieci, w 2015 roku będzie musiał podnieść stawki opłat za ich wywóz.